Witajcie moi drodzy, dzisiaj temat tłumika. Samochód głośno chodził, no i się wychodził. Zobaczcie, co tu się nawyrabiało. Tłumik jeszcze oryginalny. Wszystko, że tak powiem, zgniło. Ten to spolmo jest, to już zamiennik. Auto na podnośniku. Tłumiki obydwa nowe. Tutaj na złączkę jeszcze pójdzie i będzie cacy. Tutaj niestety musiało zostać pospawane, bo ktoś już wcześniej tak zrobił. Ten katalizator był wstawiany i no i niestety, chociaż wcześniej też tak było, bo ten katalizator też był tak tutaj do bani wstawiony. Ale tak to ogólnie auto. Zobaczcie, suche, nic tu, że tak powiem, nie widać, żeby się cokolwiek działo, nawet tu ze wspomagania. Typowe dla cytrynek, nic się po prostu tu nie dzieje. Katalizator, drugi tłumnik, no i ostatni tam zamontowany. Także w ten sposób to wygląda. Samochód, zobaczcie, nie jest naprawdę pognity. No to ma swoje ogniska, no wiadomo, nie? Ale jest naprawdę, zobaczcie. No zbiornik jest plastikowy, więc butla od gazu w miejscu koła zapasowego. Sorry, że tak mówię, ale mnie trochę gardło boli. Nie wiem, co mi się dzieje, chyba czy coś pyli, czy coś. No. A tak to zobaczcie, że tu wcale nie jest skorodowany. Naprawdę stan jego jest dobry, nie najgorszy. O, no to polmo widzimy. Jeszcze będzie podpięta maszyna. Klimy, żeby tutaj sprawdzić czynnik, żeby wszystko było ok, ciepło idzie, więc o klimę też trzeba zadbać. Wszystkie filtry już są wymienione. Nadszedł czas serwisiku corocznego. Filtr kabinowy już wymieniłem. Jest tam. Filtr oczywiście jest już od dawna na kanale. Od zeszłego roku nawet bym powiedział. Filtr powietrza też wymieniony. W sumie może 10 tysięcy to za często na wymianę filtra powietrza. Ale on kosztuje 18 zł, no na chwilę obecną. To wiadomo, że ceny się zmieniają. Z tego powodu też nie zamieszczam cen, tak jak kiedyś to robiłem, co ile kosztuje. Bo to za moment stawało się to nieaktualne. Olej będzie zalany Valvoline, poprzednio był Total. Zdecydowałem teraz na ten, że wymieniam. Robię płukankę i zalewam świeżutkim olejem. Jak widzieliście, wlałem płukankę do silnika. Silnik teraz popracuje sobie około 15 minut na wolnych obrotach. Niech to się tłucze. No i będę spuszczał brudny olej. Film z wymiany oleju też macie z zeszłego roku, więc nie będę tego nagrywał. Przedtem nie robiłem płukanki, a teraz płukaneczka będzie użyta właśnie. W międzyczasie odpoczywam, rozpalam sobie grillka na obiadek. Do Mercedesa również przygotowany mam taki zestawik. Płukaneczka, olej Valvoline 10W, nie 5W.
bo tu do cytryny mam 5W. Filterek oleju Mana i powietrza AR033 od Filtrona. Olej w Mercedesie po przebiegu 2500 będzie wymieniany. Olej wymieniony w cytrynie równiutko po 10 000. Zobaczcie, w wiaderku wygląda, wiadomo, że czarny, nie? Ale na palcu naprawdę tragedii nie ma. I to po płukance, a pierwszy raz zastosowałem w nim płukankę. Także spoko. Korek w miejsce oleju już jest zakręcony. Nowiuteńki ten oryginalny filtr oleju. No nie pozostało nic innego, tylko nalewać. No i mięsko się smaży, jak widzicie. Pomimo swojej taniości ten grill daje radę. Jest film, jak go składałem na moim kanale, chyba tam sprzed 2 lat. I naprawdę zobaczcie, tu się z nim nic nie dzieje. Ta emalia normalnie jest. Patrzcie, jak się pięknie piecze. Naprawdę super. Dobra, idę w takim razie nalewać olej do cytryny, do silnika. Teraz wykasuję tutaj inspekcję. 2, 1, 0. Puszczam. Przekręcam. I mamy... Sorry, to mój transmitter. I mamy już 20 328 ogólnie przebieg. No to dziabnijmy go. Bluetooth mode. Wszystko jest w porządku. Za moment sprawdzę jeszcze raz olej. I mam wymieniony. Postanowiłem jeszcze dorzucić kaszaneczkę. Pięknie się tu piecze. Lubię takie wysmażone, chrupiące. Witajcie dzisiaj tutaj. Cytrynka na kanale i mianowicie od spodu mi zawsze coś dzwoniło i okazało się, że się urwała, w zasadzie to nawet obie osłony te termiczne. O, podawałem tutaj blaszki, bo tutaj nie było naprawdę do czego przyczepić i trzyma się to naprawdę solidnie. Może to nie wygląda, ale spełnia swoją funkcję. A tutaj dziury takie, dosłownie takie lochy były. Więc z tym by, o tu nawet widać, z tym by tutaj nic nie zrobił. Do tego te śruby oryginalne już 100 razy urwane. Tu wkręty, tu jest oryginalna śruba. Tutaj ta sama historia. Podłożyłem blaszkę i trzymać. Tutaj jest też urwane, jak widzicie. Nie wiem, czy widać. O! Ale tutaj nie dojdę, bo są przewody. Kluczem po prostu nie podejdę. Także w ten sposób to wygląda. Tak jak mówię, może nie jest to jakoś tam wybitnie, pięknie jakoś tam, ale to ma sprawić swoje zadanie. A tak to dzwoniło i to w ogóle jazda była bardzo nieprzyjemna. Teraz myślę, że z tymi blaszkami to po prostu nawet tą większą powierzchnią blachy będzie to trzymało. Wpadły nowe sprężyny. Jedna była pęknięta, druga ok, ale założyłem już obie nowe, żeby tam nic tutaj się nie działo. Równo samochód stał. Także nie nagrywałem filmu, bo nie nagrywałem. No. Jak już tam wspominałem, wpadło nowe sprzęgło również, nowe uszczelniacze, tam no, mnóstwo innych rzeczy, amortyzatory też nawet nowe, olej do skrzyni, kiedyś się tam pytałem was,
tam odpowiedzi były, jakie były, różne. Wlałem tego Titana. Ten olej był kupiony ogólnie do skrzyni znanej wszystkim i niecenionej M32 oploskiej GM-a, znaczy się, która jest we Fiacie Croma między innymi. Także ta skrzynia no, ma takie no, nie najlepsze opinie. I ten olej właśnie jest chwalony do tej skrzyni. Wlałem go również do Citroena. No najtańszy nie jest. Także taką oliwkę zapodałem. Oczywiście filmu też nie nagrywałem, no bo nie nagrywałem. Kupione są już do wymiany nowe amortyzatory. Także będą założone na tył. Filmu raczej też nie będę nagrywał. Że no troszkę rzeczy tutaj mam. Z przodu są nowe amortyzatory, więc z tyłu też założę nowe, niech tam auto ma dobrą trakcję. Witajcie moi drodzy, złożyłem wam filmik z takich urywków różnych materiałów i tam z lata i z klimatyzacji, tłumiki. Teraz mi się osłona oberwała, no i jak to ja mówię, wszystko ma swój początek i koniec. Także, że tak powiem, życie tego samochodu dobiegło końca. Ogólnie tutaj auto jest całkiem, ale deszcz pada, w całkiem niezłym, że tak powiem, stanie i blachowo, jak widzieliście, tragedii nie ma. Progi tam ktoś kiedyś robił, więc progi są naprawdę fajne, jest za co podnieść, także nie ma tutaj żadnego tam problemu. Silnik, kto taki jedzie? Dobra, zaraz wracam do was, bo nie mogę się, że tak powiem, skupić. No dobra, już wróciłem do was. Jak widzicie, trzeci bieg. Silnik ma moc, wkręca się, nie ma tutaj żadnego problemu, ale leci olej do tłumików, także to chyba jest, że tak powiem, jego koniec. Naprawa raczej nie jest opłacalna już, bo nie będę wkładał w samochód wart 4000 powiedzmy kolejnych 4. W sumie to porobione jest dużo rzeczy, no ale cóż, no takie jest życie, no. Dlatego tutaj obiorę jeszcze trochę co się da. Mam kilka tam rzeczy, w ogóle w środku czuć olejem, w ogóle obiorę trochę tutaj rzeczy różnych, także wystawię nas do sprzedaży. No i co? No i pierwszy samochód, który skasuję, no, stawię na autokasację. Także to koniec cyklu filmów z Xary. Tam chyba jeszcze jeden będzie. Bo coś mi się wydaje, że mam jeszcze jakiś tam materiał, z którego jeszcze nie posklejałem filmu. Ale ogólnie mogę powiedzieć, że cykl tutaj Xary Picasso jest zamknięty. O, kierownicę mam bardzo fajną, obszytą w skórze. Oczywiście nie tą. Nie doczekała się montażu. Także też tam wystawię na sprzedaż, jak będzie ktoś tam sobie chciał, to może coś sobie tam wybierze. Także ja żegnam się z wami i trzymajcie się moi drodzy. Pozdrawiam was, cichy 525. Do zobaczenia. Także tak to wygląda, zobaczcie. Bardzo, bardzo mocno. W
związku z tym, że zobaczcie, jak ten silnik w ogóle pracuje i no naprawdę nie można tu nic, że tak powiem, zarzucić, równiutko wszystko i tak dalej. W związku z tym, że poczyniłem tu też pewne remonty, czyli wymiana sprzęgła, spręży z przodu, zawieszenie zostało zrobione, że tu dużo rzeczy wam też nie pokazywałem, no bo w sumie ostatnio nie mam weny twórczej i tak dalej. Sprawdzone jest, proszę was, tutaj odma. Już mi się nie chce tego rozpinać, ale odma jest czyściutka, zarówno tutaj na przepustnicy też jest czysto, więc oleju odmą nie łyka. Postanowiłem tu troszkę powalczyć z tym silnikiem. Olej 15W40, bo dlaczego? Dlatego, że jest najtańszy, nie? Nie będę tutaj już, ewentualne dolewki po prostu będą kosztowały mało. No nowy filtr, płukanka i ceramizer jeszcze wpadnie, no zobaczymy, nie? Może coś tutaj mu to nada. Ja postanowiłem, że tak powiem, o, gaz się włączył. Ja postanowiłem tutaj, że tak powiem, wytłuc ten samochód, aż się rozleci, no. Jak długo to potrwa, nie wiem, może to potrwa lata, nie wiem, naprawdę nie wiem, po prostu samochód pracuje tak, jak pracuje, zobaczcie, nawet na gazie, tu nie drgnie nawet ten silnik, dlatego samochodem jeździ się dosyć dobrze, poza tym nie stać mi na nic innego w chwili obecnej, no i powalczymy o niego. Także zmieniam tutaj olej, ceramizer, wleję nowy filtr. No i niech lata na razie, no co ja tu będę się... Dolewałem oleju w granicach litra, tak na miesiąc, czy na jakieś tam 800 km. Robię 12 tysięcy rocznie, więc wypada 1000 km miesięcznie. A tego nawet, tego taniego oleju, jak będę dolewał po litrze na miesiąc, to, że tak powiem, no trudno, no. Że wymieniam olej, zarzucam ceramizer i zobaczmy. Tutaj jeszcze na zimnym wam pokażę. Zobaczcie, para wodna. Ten dym nie jest dym olejowy, więc nie wiem, co mu się tam po prostu wydarzyło. No zobaczymy, po prostu pojeżdżę. To jest... Silnik jest zimny, właśnie rozgrzewam do wymiany olej, ale zobaczcie, woda leci, oleju nie ma, no. Sam jestem ciekaw, co tu się wydarzyło. Robimy płukankę na wstępie. Wypłuczemy go, zrobię wymianę oleju i dodam ceramizera. Zobaczymy, no cóż to. Pomoże, nie pomoże. Eksperymenty, no. Nie mam nic do stracenia. Rozgrzałem silnik, dobra. 10-15 minut, no dobra, nawet 15 mu damy. Silnik odpala na dotyk. O, gaz się włączył. No to 15 minut i niech pracuje. A tu jeszcze sobie sprawdziłem prezent urodzinowy, bo, że tak powiem, przy różnych rzeczach mi tego brakowało, jak robiłem, a mianowicie klucz. O, bo mi tu wiatr zawiera. Klucz dynamometryczny, taki malutki,
do świec, czy żeby dokręcić takie, które wymagają małej siły newtonometrów. Od 5 do 25, więc jakieś świece, 20 i tak dalej, to będzie idealnie, że tak to wygląda. O. To wlejemy teraz mu tam 4 z groszem świeżutkiego, plus do tego ten ceramizer, nie? Zobaczymy, jak to efekt przyniesie. Wyjechałem, żeby rozgrzać ten nowy olej, to dam ceramizera, żeby on po prostu się później na ciepłym oleju rozprowadził. No i teraz zaaplikuję ceramizer, olej rozgrzany. Tutaj tam zmniejsza zużycie paliwa. Dobra, nie będę wam tego czytał. Rozgrzej silnik 15 minut. No to akurat się przejechałem. Uruchom silnik. Rozgrzej silnik 15 minut, wyłącz silnik, dodaj ceramizer. Zaraz to uczynię. Uruchom silnik na 15 minut i przejedź około 20 km. I tak zrobimy, nie? Tu podobno tych na małych obrotach. O, tu jest. Nie, to zwrot jakichś nakładów, coś tam. Tak zwane branie oleju. No dobra, no co, no daję jej już, no. Tu powinno się niby do tego tutaj, bo to powyżej 300 tysięcy, od 2 do 8 litrów oleju, to dwie dawki powinno się tego, ale że to kosztuje, trochę kosztuje, więc nie będę tu żadnych dwóch dawek, że tak powiem, dawał. Dam normalnie jedną, zobaczymy, może coś pomoże, może... Coś nie pomoże, no coś. Dobra, tylko to jak to się trzeba obciąć, co tu zrobić z tym. No, wezmę tutaj korek. O. Aha, wyciągnąć i tu mamy taką strzykaweczkę. Może tam zbliżenie, nie? Nie wiem, jak tu się tam będzie widać, czy nie będzie widać. Dobra, no. Taki, kurde, taki glut to jest taki. No dobra, no. O. No dobra. Taki konsystencja luźnego takiego smaru to ma. No dobra, włączę na 15 minut i no i później przejadę się. Zobacz. Wyczyszczony tutaj tłumnik, końcówka. No może coś tam jeszcze tu pochlapywać, bo wiadomo, że jak tam w środku się nazbierało, to że będzie wyrzucać. Ale zrobione jest około 500 km. Na razie wygląda to w ten sposób, więc naprawdę nie jest źle. Rurka czysta. No nie wiem, zobaczymy, jak będzie dalej, bo to jeszcze jest krótko. Ale jak na razie, kurczę, no może i to będzie jeździć. No i kolejne kilometry zostały przejechane. Zobaczcie, nawet przestał dymić. Wezmę tak dalej, żebyście widzieli. No właśnie, czyli coś tam uległo poprawie i to chyba bardzo dużo, i nawet rurka czysta. Obserwujemy dalej. Pogoda się skępściła, no ale przebieg 500 km. Spojrzę tutaj w olej. Póki co po wydechu nic nie widać, nic się nie zmieniło. Zobaczcie. Zaraz może tak wezmę. O. Tak jak max nalałem, tak max jest. Więc myślę, że
Myślę, że tutaj no trzeba być zadowolonym. No, na razie auto jeździ, więc będę eksploatował go dalej. No i moi drodzy, minęło gdzieś koło 1000 km już przejechanych, od kiedy nalałem mu ten świeży olej, ten ceramizer. Ubyło na bagnecie tam, że tak powiem, może z milimetr, nie? Ale myślę, że to po 1000 km to jest naprawdę, jestem zadowolony z tego. No i jeżdżę dalej, no. Cóż, tutaj się nie będę się rozczulał już więcej nad tym samochodem. Także myślę, że to chyba koniec jest tego cyklu Citroenowego. Jeszcze jeden film będziecie mieli dla kompletu z hamulców z tyłu. Ale muszę to ogarnąć wszystko. A tak poza tym myślę, że już to chyba nic więcej robić nie będę, bo no bo nie ma to sensu. Tutaj zobaczę, ile to auto w ogóle też jeszcze pochodzi. No ale ta wymiana oleju, nie wiem, czy tam ten ceramizer cokolwiek pomógł, czy to po prostu tak. No ciężko jest mi no cokolwiek powiedzieć. Wlałem, no i tyle, nie? Także nie powiem, że to jest jakiś cudowny środek, który no, że tak powiem, kurde, jak jedzie tą Astrą, cudowny środek, który no, wrzucimy do silnika i nam uzdrowi motor. Także tak to wygląda. No jakiś dziadek. No widzicie, autko lata, kręci, koła się kręcą. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego cyklu, za inne filmy też. Pozdrawiam was, zobaczymy, co tutaj dalej los przyniesie. A póki co żegnam się z wami, trzymajcie się i pozdrawiam was. Cichy 525. Cześć. No i zrobię taki mały update do filmu. Olej jest, bo sprawdzałem, także olej jest. Bluetooth mode. Nie wiem, czy to słyszycie. Także wiecie co, myślę, że to już jest koniec. Zdjąłem pokrywę, żeby wymienić cewkę. Zobaczcie, co tu się stanęło. Gdzie jest ta linka? Tu jest linka, za którą można pociągnąć i także to jest na pewno koniec. Trzymajcie się. Cześć.